Te domy, które burzył morderczym ogniem wróg, powoli odbudować pomoże Bóg. I opowiemy, kreśląc na czołach krzyża znak, o tej, co nie zginęła, a której wciąż nam brak. Tymi słowami poety witam Państwa w 69. rocznicę wyzwolenia Opoczna spod okupacji niemieckiej. Spotykamy się dziś, by pamiętać o ofiarach II wojny światowej i by nigdy więcej okrucieństwo wojny nie krwawiło naszej ojczyzny. Wiązanka kwiatów od władz samorządowych powiatu opoczyńskiego. Jest nam szczególnie miło, że o tak ważnej dacie dla Opoczna pamięta delegacja 25. Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim. Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na uroczystym spotkaniu noworocznym organizacji pozarządowych. Witam prezesów, przewodniczących i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji z powiatu opoczyńskiego, których celem jest działanie dla dobra drugiego człowieka. Księże, panowie burmistrzowie, panie wójcie, szanowni państwo i przede wszystkim przedstawiciele podmiotów działających na rzecz drugiego człowieka w powiecie opoczyńskim. Ja serdecznie państwu dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, że wspólnie możemy się tutaj spotkać na tym noworoczno-świątecznym spotkaniu. Witam wszystkich, którzy mają otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka. Ja w imieniu obecnych radnych, jak i własnym, całej Rady Powiatu chciałbym podziękować za ten 2013 rok, za wasz wysiłek, za waszą pracę, za te wszystkie trudności, które pokonywaliście, za tą współpracę między naszą Radą a waszymi ośrodkami, stowarzyszeniami. Pragnę złożyć wam życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z waszej pracy. Drodzy państwo, każdy w życiu z nas ma wyznaczone jakieś zadanie, cel. Nieraz może myślimy, że to się stało przypadkiem, ale to na pewno w każdym tym naszym celu jest jakiś palec Boży. Pan Bóg nas chce mieć w różnych miejscach, w różnych posługiwaniach, w różnym czasie. I tylko chodzi o to jedno, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, to, co mamy do wypełnienia, żebyśmy wypełniali z tą świadomością, że ja służę drugiemu człowiekowi. Program przygotowany został pod kierunkiem instruktorów pani Sylwii Burakowskiej i pani Marty Ściubeł. Kierownikiem tej placówki jest pan Marcin Baranowski. Serdecznie zapraszam. Jezusowi, Bogu, Józef z Marią asystują przy boku. Pejrzeli nowy na dyna, narodził się tu dzieci na Betlejem, Betlejem. Pejrzeli nowy na dyna, narodził się tu dzieci na Betlejem.
rodzi się mu dzieci na Betlejem, Betlejem. Mówiło się w parze, służą przy żłobie, przy żłobie. Są płuczą delikatnej osobie, osobie. Hejrzej nowy nadyra, narodzi się mu dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejrzej nowy nadyra, narodzi się mu dzieci na Betlejem, Betlejem. Kiedy będzie zdjęcie? Teraz. Jest to jest tylko dla dzieci. Czy, oczywiście, że ta impreza jest tylko dla dzieci. Ja witam was, drogie dzieci. I dziękuję jednocześnie za zaproszenie. Bo to jest dla nas zaszczyt wielki i duża przyjemność uczestniczyć w tej radości, którą będziecie na pewno tutaj prezentować. Także od dzieci podziękować sponsorom, którzy zawsze wspierają tymi słodyczami, dobrym słowem, w szczególności panu Andrzejowi Kopani. Dziękujemy bardzo.